słuchajcie ludzie smutnej opowieści, co ja wam zaśpiewam, w głowie się nie mieści. Co ja wam opowiem, to jest smutne bardzo, niechaj wasze serca biedakie nie wzgardzą. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę. Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, dzisiaj tylko kupa gruzów pozostała. Kościoły zburzone, domy popalone, gdzie się mają schronić ludzie poranione. 1 września 1939 roku Polska stanęła w obliczu wojny. Wojny, która przerodziła się wojną światową i przyniosła tragiczne skutki. Czy wówczas, w tamtym okrutnym czasie, ktoś mógł pomyśleć, że w 74 lata później znajdą się tacy ludzie, którzy w tento pamiętny dzień światowej tragedii będą organizować wesołe zabawy? A jednak tak się dzieje. Jakby naziści wyleźli z piekła, bo wszak tylko tacy mają powód, by w tym to pamiętnym dniu się radować. Tu warto nadmienić, że nawet za czasu pamiętnego PRL-u na takie zachowanie i wesołe imprezy miejsca nie było. Dobrze, zauważam super przejawy wczucia się, czyli coś tam tupienówką, coś tam troszkę bioderkiem, troszkę główką, także jest dobrze, myślę. Teraz trochę się bardziej wczujemy niż poskaczemy. Słuchajcie, jakbym ja tak skakała cały czas, to bym miała taką zadyszkę, że w ogóle nic nie dałoby się śpiewać. Teraz trochę będzie wolniej. You got me wrong. Czyli o co... Paradoksalnie najgorszą tradycją na świecie na nim jest są Chiny. I stąd to jest ta presja atomowa. A Bóg chce wspierać nasze rolnictwo, to z jednej strony zmniejszymy to bezrobocie, a z drugiej strony będziemy mieć Polskę. I tak się broniła całe 3 tygodnie. Jeszcze Pan Bóg skaże wrogów za ich zbrodnie. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie ludzie, z nami łaska Boża. Odbuduję Polskę od gór aż do morza. Ja miałam po wstanie 8 lat, na stary zrobiliśmy. Chciałem powiedzieć, że to jest żywa historia. Pani Hanna Wardak jako dziecko została zabrana do obozu koncentracyjnego i poddana procesowi eksperymentów medycznych. Okaleczono ją do końca życia. Kobieta, która ponad wszystko ma w sobie patriotyzm i oddanie sprawy. Jesteśmy dumni, że możemy znać taką kobietę, że taki przykład tu płynie dla nas. Jednocześnie apelujemy do wszystkich, aby okazywali szacunek dla tych wszystkich, których doświadczyła wojna i sprowadziła te skutki katastrofy. Kapitana Szyńskiego, gdzie również trzeba
błogosławieństwo księdza proboszcza. Następnie będziemy pochodem, tutaj będziemy prosili tych, którzy są o przyjęcie banerów. Chodzi o to, żeby jak najwięcej informacji, które są zawarte w tych banerach o wrześniu, żeby zostały wraz z nami w wrześniu marszem. Także za chwilkę wchodzimy do katedry, potem idziemy, zorganizujemy się tutaj w marsz i pójdziemy na konferencję. Do godziny 18.20 będziemy w kościele Świętego Krzyża, gdzie spotka nas tu imienia Władysława Skoroczewskiego, gdzie będzie koncert wyszły bardzo życzny, o godzinie 19.00. Strażnica o 20.00 udajemy się pod pomoc Józefa Kowalskiego, gdzie będzie zakończenie marszu i gdzie przedmówimy wydanie, ponieważ Matka Boża na tym bardzo prosi nas, aby odwrócił zamiar zważania o pokój. Sytuacja w świecie jest bardzo poważna, Państwo zasłużyli. Ten porozmawiali Państwa już w tej chwili dochodzi godzina 17.00 i już za chwilkę zapraszamy Państwa do wejścia do katedry, którzy będą chcieli z nami iść dalej marszem pamięci 1 września 1939 roku. Które stało się, jak mówił Ojciec Święty Pius XII, sumieniem narodów, miastem wołającym o wyższą sprawiedliwość, o wyższą miłość, o sens praw Bożych w świecie. W życiu ówczesnej Warszawy i w życiu jej obrońców dominowało przekonanie, że honoru stolicy trzeba bronić, choćby to drogo kosztowało. Największym obrońcą honoru stolicy był prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Słowa księdza prymasa tysiąclecia. A sam Starzyński mówił do obrońców Warszawy w ten sposób. Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany. Robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat 50, nie za lat 100, lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do Was mówię, widzę ją przez okna w całej wielkości chwale, otoczoną promieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce, truzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki, ciszczą barykady, gęsto trupami pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć płoną szpitale, nie za lat 50, nie za 100, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy. Zapraszamy do brania banerów. Szczególnie polecamy Państwa uwadze krzyż. Chcielibyśmy, żeby każdy, kto chce, mógł chociaż kawałek ten krzyż ponieść. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, błogosław odważnym i dzielnym. Błogosław naszej wojnie. Błogosław naszym wojskom i naszemu męstwu. Usłysz nasze wołanie, który jesteś z nami, Wszechmogący Panie, daj nam zwycięstwo. Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie można określić jednym, ale jakże trafnym słowem – przerażający.
To słowo głównie odnosi się do władz miasta stołecznego Warszawy, które to wydały zezwolenia na zorganizowanie wesołych imprez, w tym to pamiętnym, tragicznym dla całego narodu polskiego, ale też i dla całego świata dniu. Z jednej strony patrioci polscy zorganizowali i uczestniczyli w Marszu Pamięci według wcześniej wyznaczonej trasy. Na trasie tej napotykali na, nazwijmy to, wesołe, huczne pikniki, które to bardziej na miesiąc maj pasują niż na rocznicę wybuchu II wojny światowej. Którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Módlmy się za tych, którzy zostali wygnani z ojczyzny i umierali z tęsknoty do niej w obcych krajach przez dziesiątki lat. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła.